ale to cały czas jeszcze trwa, to coś nieprawdopodobnego. Jurek Owsiak, tak się nazywam, a dzisiaj mam 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. On jeszcze trwa, teraz tak jakby w ten sensie finiszujemy. Na naszej scenie jest przepiękna muzyka, to jest Ania Rudzowicz i jej band, który będzie nami tutaj bujał, ale to jeszcze nie jest koniec, jeszcze przed nami wtedy, kiedy będziemy się żegnali. Ale do tego momentu jeszcze mam trochę czasu, patrzę na naszą tablicę. Jezu, coś się dzieje, 97 499 158 zł, 97 499 158 zł. Panie prezesie, to będą trudne czasy, to wszystko przeliczyć, obliczyć, zafiksować, zabezpieczyć, bo to będzie w waszym banku. Wielkie dzięki za to, że tak się dzieje, ale wiem, że także i u was się dużo dzieje. Tak, obiecuję, że damy sobie radę z tym wszystkim, pieniądze umiemy liczyć, natomiast chciałbym również powiedzieć, że obiecaliśmy, że jeżeli nasi klienci będą hojnie wpłacać na orkiestrę, to mBank również wesprze kwotą 2 milionów złotych. Oczywiście nasi wspaniali klienci nie zawiedli i bardzo hojnie wpłacali. Chciałem powiedzieć, że do tej pory nasi klienci wpłacili ponad 15 milionów złotych. Więc łącznie mBank i jego klienci wpłacili ponad 17 milionów złotych. Dziękuję bardzo naszym klientom. To ja wam bardzo dziękuję, panie prezesie, to jest na wasze ręce. Podziękujcie wszystkim waszym pracownikom, ponieważ jesteśmy do sobą. Ja obiecuję, że za rok gramy dalej. Moi drodzy, zaraz tu będzie 2 miliony więcej. To już jest ciut od 100 milionów. Już mamy 99 499 158 zł. Coś nieprawdopodobnego. Wielkie ogromne dzięki. Radom plus Tarnowo Podgórne. My tu jeszcze wrócimy. Radom plus Tarnowo Podgórne. Bardzo proszę. Też liczymy pieniądze, ale ze mną fantastyczni lekarze, którzy także wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wojciech Dworzański, koordynator szpitala covidowego. Orkiestra gra cały rok i w tym trudnym czasie, a przepraszam, jest centralny i wolontariusz. Orkiestra pomogła także Państwu. Tak, jak najbardziej. My otrzymujemy od Państwa całą pomoc. Choćby dwa kardiomonitory, 25 łóżek na oddziałach intensywnej terapii, odzież ochronna, maski, przyłbice. Cały czas na Państwa możemy liczyć i to jest co miesiąc zawsze coś dostajemy. I dziękujemy bardzo. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla laryngologii, dla otolaryngologii. Ze mną profesor Kamal Morszak, kierownik oddziału właśnie laryngologicznego Mazowieckiego Szpitala. Panie profesorze, co jest najbardziej Panu potrzebne? Dla nas oczywiście apela laryngologów, przede wszystkim sprzęty diagnostyczne, mikroskopie w postaci czy endoskopia, endoskopia operacyjna, takie kompletne zestawy dla pomocy dzieci zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu, także sprzęt diagnostyczny w pracowniach endoskopowych i pracownie audiometrycznej. Celem diagnostyki zarówno niedosłuchy i inne choroby od dziecka. Drodzy Państwo, jeszcze zapytam na koniec, ile do tej pory zebrano w Radomiu? Ciekawa jestem, jak jest w Tarnowie Podgórnym u Zbyszka Łuczyńskiego. Jedziemy tam. Witam z serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie Podgórnym. To właśnie dzięki tym ludziom, wolontariuszom, mogą Państwo oglądać na żywo wszystko to, co dzieje się w tej gminie. Orkiestra gra, a my, proszę Państwa, tańczymy. Tańczymy w rytm orkiestry Silent Disco. Pokojowej. Pokojowej, bo... Pokojowej, bo... Domowo, bo kameralnie, bo tańczymy w gronie najbliższych ze względu na pandemię. No właśnie, o tym przekonywał wolontariusz i jednocześnie sztabowiec, a przy okazji wójt gminy Tarnowo Podgórne. Dziękuję bardzo. A jak już potańczymy, to można wziąć w ręce telefony. Tak, dziękujemy, że razem z Play, z naszą aplikacją Play24 pomagaliście Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ponad pół miliona transakcji naszych klientów sprawiło, że Play przekaże mi małą sumę dla fundacji. Nadal możecie pomagać wysyłając SMS o treści serce na numer 75565. Play oczywiście przekaże te środki dla fundacji. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Wysyłajcie SMS-y, dołączajcie do naszej zabawy. Halo Warszawa!
My tutaj, ja przypominam, że ten finał jeszcze trwa. Graliśmy w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Szwecja, Holandia, Niemcy, USA, Tanzania, Australia, Hiszpania, Belgia, Chorwacja, Kanada, Norwegia, Francja, Rosja, Meksyk, Indonezja, Czechy, Singapur, Luksemburg, Japonia, Tajlandia, Islandia, Nowa Zelandia, więc tam też był razem z nami Szwajcaria, Polska Stacja Polarna, Hornsów, Afganistan, Filipiny, Maroko, Dania, Ukraina, Słowenia, Wyspy Salomona, Indie, Białoruś, Słowacja, Bułgaria, Mołdawia, Uzbekistan, Tunezja, Austria, Palau, Wenezuela, Węgry, Finlandia, Włochy i Peru, i wszędzie tam mogliśmy także płacić pieniądze, a dzięki systemowi Mastercard na pewno dotrą one także do nas. Mastercard po raz kolejny razem z nami, eskarbonka Mastercardu, co się u was działo? Bardzo, bardzo dumni z tego, że 21 tysięcy osób założyło eskarbonki i zebraliśmy już, Jurek, 15 milionów złotych i ta kwota rośnie. To jest 20 razy więcej niż w ubiegłym roku. Wyjątkowy rok. Dzięki technologii Mastercard ludzie są blisko. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Ale mówiliśmy o tym, że w ciągu sekundy trzy płaty, w ciągu sekundy każdej trzy płaty, a na naszym koncie 101 milionów 465 428 zł. Mój drogi, przepiękny, przepiękny, przepiękny puchar i oczywiście kwiat, jakby nie poznał, Mastercard. I moi drodzy, Atendę, już jesteśmy przy Atendę. Od razu wam oddajemy głos, nie tracimy czasu, Atendę! Jurku, jesteśmy bardzo dumni, niezwykle szczęśliwi, bo już 10 lat współpracujemy, już 10 lat opiekujemy się IT dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja jestem szczególnie, cieszę się z tego powodu, gdyż zaufaliście nas w 2012 roku i już wtedy przenieśliśmy wasze systemy i aplikacje do chmury Atendę, która jest zawsze bezpieczna i zawsze wykorzystuje najlepsze możliwe technologie. I ostatnie zdanie, mam nadzieję, że będziemy grali jeszcze wiele, wiele lat. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że byliście w chmurze jako organizacja, jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce, dlatego wszystkie nasze finały do tej pory były super bezpieczne i mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo. Dzięki temu możemy przestawać, zbierać i jechać dalej. Puchar dla was, oczywiście czujemy się, że jest bezpiecznie. Kwiaty, kwiaty, kwiaty! Bardzo proszę. I moi drodzy, oczywiście ORA 600, czyli mówimy także o dalszej naszej pomocy i współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Lecisz. Jurku, już od 12 lat ekipa ORA 600 wspiera rozwój aplikacji do licytacji złotych kart i serduszek. Nie podtrzymała nas pandemia, nie podtrzyma nas w zasadzie nic. Dopóki wy będziecie grali, my będziemy z wami, będziemy tworzyć te aplikacje. Dzięki! To ja dziękuję. Kwiaty, 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 bardzo proszę. I moi drodzy, będziemy do...